Cześć i czołem, kolejny odcinek, znowu jesteśmy w porcie, jest to kolejny odcinek naszej nowej serii Władek Team spinningowej, takiej odświeżonej. Poprzedni odcinek mieliście typowo o opłatach portowych, gdzie można łowić, zakazy portowe, tam macie u góry. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie ryby można wyhaczyć w zabudowaniach portowych, bo to nie wiecie, nie tylko w porcie, ale to też na Motławie, tak? Wiecie, w tych wszystkich jakichś takich dorzeczach, które są też traktowane jako no te miejscówki, nie wiem, portowe, dobrze wody mówię? Wody wewnętrzne morskie. Wody wewnętrzne morskie, właśnie, właśnie, bo do tego się też tyczy wtedy ten zakaz portowy nieszczęsny. No niestety, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, troszeczkę tutaj też nawiążemy. Jarku, jakie ryby można by było łowić? Może skupmy się, zacznijmy od wakacyjnego łowienia, czyli no tutaj byśmy mieli maj, czerwiec, od maja na przykład. W maju to belona chyba, co? Tak, zdecydowanie. No, chociaż tutaj przeważnie łowią na spławiki, dlatego że tej belony nie ma tutaj tak dużo i myślę, że spławik będzie z filecikiem na końcu, tak? Haczyk z filecikiem, że to będzie skuteczniejsza metoda na belony tutaj u nas w porcie niż blacha. Na ogół więcej ryb w taki sposób właśnie złowimy. No i jak przychodzi maj, mamy taką pogodę podobną do dzisiejszej, czyli w miarę słonecznie, znaczy słonecznie. Poruba, 30 stopni dzisiaj, wiecie? Nie, aż tak dużo nie ma, ale jest ciepło, jest słonecznie, jest wiaterek, robi się lekka fala, to w takich warunkach w maju właśnie ci beloniarze się koncentrują tam na samym końcu. Na samej główce, tam tak, koło tej latarni zielonej. Tak, latarnia zielona i najbliższe okolice. No i tak z roku na roku, to co powiedziałem, spławik jest tutaj metodą skuteczniejszą niż blacha. U nas w porcie akurat. Mhm. I to oni daleko zarzucają ten spławik, bo przecież chodzą. Nie, mówię, tutaj bardzo blisko falochronu jest już dosyć duża głębokość i naprawdę nie trzeba daleko tego wyrzucać. Spławiki myślę, że do 20 gram mniej więcej, takim też się kiedyś posługiwałem przy jakiejś większej fali. 12-20 gram przeważnie używają, tak myślę. I filecik na końcu śledziowy. A jaka głębokość? Myślę, że około 80 cm do 1,20 m, 1,50 m spokojnie. Można też troszkę regulować. Ale to bardzo głęboko, bo jak my łowimy, zobacz te belony na surfa, to się wszyscy podniecają tym, żeby jak najwyżej było, nie? Tam jest 15-20 cm od tego lustra wody, choć no, niektórzy trzeba, faktycznie głębiej. Trzeba kombinować. Myślę, że na 80 cm będą na pewno już branie, jeżeli ta belona tutaj wpłynie. No i tak to wygląda u nas. No tutaj możecie sobie zobaczyć w międzyczasie, jak belona bierze przynętę blachę w trollingu. No i ta blacha nie jest faktycznie, słuchaj, zaraz przy lustrze wody, ona tam jest metr, czasami nawet 2 metry pod tym lustrem i masz rację, czyli ona, wiesz, ona sobie znajdzie. To jest na tyle sprytna rybka, jak większość drapieżników, że spokojnie sobie poradzi. No właśnie, to co, czyli zobacz, zaczynamy maj od belony, no ale czy my w zabudowaniach tutaj portowych maj, czerwiec możemy złowić też flądry? Jako przyłów zdarzało mi się często jako przyłowy na gumki na przykład, jak powiem dropshotem. Flądra potrafi spokojnie, przynajmniej większa flądra, wciągnąć gumę 10-centymetrową. W czerwcu próbowałem łowić sandacze, właśnie na gumę typowo sandaczową wzięła flądra, taka około 400 cm. Nie miała problemu właśnie z pochłonięciem tej przynęty, także one są wtedy bardzo głodne, tak? Słuchajcie, Jarka, coś o tym wiem, bo teraz wam też załączę, zobaczcie obrazek, jak flądra ruszyła się z dna po przynętę, która jest w trollingu, ty słuchaj, ona zapieprza ta przynęta, a ta flądra jednak mimo wszystko próbuje ją tam doskoczyć i zjeść. No. Tak, wiele razy mówiliśmy, że to nie jest taka ryba, która się tylko potrafi zaszyć gdzieś tam przy dnie, czy zakopać się i siedzieć, ona się sprawnie porusza w toni, czasami nawet widać to w porcie. Szczególnie wtedy, kiedy przypływają kutry i te ryby mniejsze są po prostu przez rybaków wyrzucone do wody z powrotem. Więc często widać, jak flonderki sobie pływają właśnie w toni, albo nawet blisko powierzchni. Czasami jakieś mniejsze turbociki też pływają, więc to jest jednak drapieżnik. No, potrafi też zaatakować przynętę, potrafi zaatakować wahadłówkę, potrafi właśnie przeatakować gumę, która jest na dropshocie. Nie ma dla niej problemu w tym momencie. To nie jest jakaś powolna ryba, która się tam snuje właśnie, tylko potrafi też pływać dosyć szybko. No właśnie, ale jak z głębokościami w portach, no bo port w sumie, wszystkie porty mają podobne głębokości, no bo te same mniej więcej jednostki tam pływają. To co, z 3 metry gdzieś, nie? Tak, myślę 3-4 metry, pomijając te miejsca, gdzie jest tor wodny, gdzie statki pływają, ale gdzieś tu przy nabrzeżu to byłaby taka głębokość. 3-4 metry, no dobra, czyli mamy belonę, mamy tą flonderkę, która pewnie w okolicach no, jesieni zacznie bardziej żerować, pewnie, nie? No w maju ona jest bardzo aktywna, jest cienka jak gazeta czasami, jest sportowa taka. Tak, nie? Jest niedożywiona, jest wykończona po tarle.
No ale jest bardzo agresywna wtedy i brania nawet samo południe przy takim słońcu jak teraz to nie jest nic dziwnego. Kiedyś widziałem jak jakiś właśnie wędkarz w maju, godzina właśnie 12-13, niesamowity palnik, bardzo, bardzo ładna pogoda i on właściwie wyciągał dublet po dublecie flounder. No to słuchajcie, no to człowiek się uczy całe życie. Ja myślałem, że no w takiej pogodzie flounder nie maju, za bardzo. To w maju właśnie, kiedy rzeczywiście albo ona jest wygłodzona, musi być po tym głodna. Tarle, tak, 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 to dlatego. To dlatego. Dobra, wszyscy nastawiają się no, w czasowicze, tak, którzy tutaj przyjeżdżają na cudowne, duże, wypasione, morskie okonie. Że one tutaj niby mają swoje żerowiska, tutaj mają swoje domki, wiecie, z telewizorem, z kuchnią i z sauną. Tak, ze HBO. No właśnie. I jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda tak, że tutaj niestety takich wielkich okoni na ogół nie ma. Może być taki moment, kiedy one wpłyną z morza, no ale nigdy nie wiemy kiedy, gdzie i jak. I jeżeli takie okonie większe połowimy, to z przypadku. W zeszłym roku tak było w sierpniu przez, nie wiem, dwa, może trzy dni. Akurat niestety mnie nie było, ale wiem z dobrych źródeł, że był taki większy morski okoń. Ewentualnie takiego okonia możemy dorwać stojąc na końcówce falochronnym. Tu też na dniach nasz kolega Roman z klubu wrzucił właśnie zdjęcia o śledziowaniu. No i na śledziówki bardzo często łowią się też okonie. Chociaż nie tylko one, bo na śledziówki są bardzo różne przyłowy. No i ostatnio miał takiego okonia właśnie 34, już bardzo przyzwoitego. Te okonie morskie są wypasione, tak? Nawet ostatnio miałem jakiegoś okonia 25 cm, ale już przy takim rozmiarze one potrafią mieć pokaźny brzuszek, wyraźny garb. Są bardzo mocno najedzone. To nie są te modele wyścigowe, które są opływowe i na przykład biorą na niektórych jeziorach. Tutaj te konie troszeczkę na ogół inaczej wyglądają, no i mają jaśniejsze wybarwienie przeważnie. No i jak macie możliwość wybrać się z kimś, jakąś małą jednostką gdzieś w okolicy Rozewia, Jastrzębie Góry, Karwi, w ogóle popływać sobie troszeczkę. Tutaj też macie przybitki, jak to wygląda właśnie w tamtych rejonach. Tam jest no, łatwiej troszeczkę chyba wyskubać te większe okonie, no, tak pewno, mi się tak, wydaje. Tam się nie? trzymają. Którzy nawet w lecie, w godzinach popołudniowych, wieczornych wchodzą właśnie w spodniobutach, znaczy właśnie nie w spodniobutach, bo tu w spodenkach można wejść przy takich temperaturach, spinningują i łowią te okonie większe skutecznie. Czyli mówimy o koniach 30+, 40, czasami 40+. Tak. One się tam trzymają ewidentnie, bo no, byliśmy na trollingu właśnie okoniowym. Rzadko pływamy, a wiecie, 40 żeśmy złowili, także coś w tym jest, nie? Dobra, mamy okonia, mamy tą belonę, mamy troszeczkę tą flądrę też no, liźnięte, że tak powiem brzydko. Przyjeżdżamy lipiec, sierpień do portu. Belony już raczej nie ma. Nie, w sierpniu może być nawrót taki belony, mniejszy rzut i gdzieś się może też pojawiać w okolicach główki, ale już nie w takich ilościach jak w maju, bo ona rzeczywiście jest gdzieś tutaj w morzu. Ona krąży z tym, że już troszeczkę się oddala od brzegu. Nawet niektórzy twierdzą, że spokojnie we wrześniu można łowić. Może nawet w październiku, ale gdzieś już na zdecydowanie głębszej wodzie. Jej tutaj blisko brzegu już nie będzie. Jeżeli będzie, to jakiś taki sporadyczny przypadek pewnie. No zostaje jeszcze sandacz, ale to sandacz nie maj, bo wtedy jest okres ochronny. Sandacz to czerwiec. No i w czerwcu te sandacze były, może nie były w tym roku zbyt duże, ale często brały na małe okoniowe gumki, jaskółki. No często to jest przyłów, tak? Łowimy okonie, zdarza się sandacz, takie przyłowy miałem w maju, te ryby były puszczone oczywiście, no bo to był okres ochronny, ale w czerwcu już można na sandacza. Dobra, lipiec, sierpień, no to mówiłeś, belony już nie ma, flundra jest, bo ona w sumie cały czas jest, nie? Cały czas ją można gdzieś tam wychaczyć. Czasami się może wyprowadzić, jeżeli temperatura tej Bałtyku bardzo szybko będzie wzrastać, temperatura wody w porcie, no to ona ma takie tendencje, żeby uciekać na wodę głębszą, gdzie jest po prostu zimniej i tam się po prostu zadekować. Co nie znaczy, że jakieś pojedyncze sztuki, nawet przy cieplejszej wodzie tutaj nie będzie, bo jakieś pojedyncze sztuki pewnie złowimy, no to różnie to może być. Dobra, co jeszcze oprócz flądry? No czerwiec to sandacz, no cały czas okoń myślę, w czerwcu również. No i to jest cały temat właściwie o koniu, bo... Aha, no w tym roku troszeczkę inaczej było z tym okoniem. Kiedyś w jakimś filmiku chwaliłem właśnie ten lipiec i sierpień, bo w lipcu już te okonie były troszeczkę większe. Nie były to jakieś giganty i czterdziestaki, ale można było sobie rekreacyjnie bardzo fajnie je połowić. Ten rok był inny niestety. Okonia było i jest nadal bardzo dużo, ale to jest głównie drobnica. Gdzieś tam wydłubanie okonia wymiarowego czasami jest problemem, już nie mówiąc o jakimś większym. No i tutaj pewnie wiele z Was zapyta o taką rybę, którą czasami widzicie na naszych filmach, że my ją łowimy często latem właśnie na naszych integracjach Władek Team na plaży. Leszcz.
Jak to jest z leszczem w porcie? Na co go można wyhaczyć? Też na spinning? Z leszczem jest tak, że on się tu pojawia z końcem czerwca i tak było też w tym roku. I lipiec jest chyba najlepszym miesiącem. W sierpniu już właściwie nie słyszałem o tym, żeby ktoś tutaj łowił świadomie. Zdarzają się przyłowy leszczowe na spinning. Mając zestaw z dropshotem i z gumką jakąś tam nawet 7,5 cm. W tym roku miałem niewielkiego lesza na taką gumkę 30-centymetrowego chyba, czyli on też potrafi atakować przynęty gumowe i wcale nie takie małe. Czyli przyłów przy łowieniu spinningowym, albo na przykład na dropshot, albo na boczny trok. No i świadomie ludzie też łowią te leszcze w lipcu, ustawiając się głównie gdzieś tam w okolicy tej pochylni betonowej. To mówiliśmy już kiedyś, że to nie jest lip. Taka pochylnia jest właściwie na początku falochronu. Obok jest taka dosyć charakterystyczna ściana gdzieś tam osprajowana. Tak, takie właśnie miejsce. Jak będziecie szli na latarnię portową, to zauważycie to, że taki ala slip jest i tam jest ta miejscówka na leszcze. Ale powiedz nam tak, bo to już jest, zaczyna być długo, a jesteśmy dopiero w lecie. Coś jeszcze w tym lecie? Nie, chyba już. No, konie, leszcz, no jakiś tam przyłów, belony, tak, flądra tak, się tak. potrafi zdarzyć, ale coś jeszcze? W sierpniu, dwa lata temu i rok temu trafiały się makrele, jakieś statka takie właśnie niezbyt duże. W tym roku nie słyszałem o tym, nie wiem czy ona w ogóle tutaj podeszła. No i dwa lata temu pamiętam, że był taki bardzo fajny okres, cały tydzień, gdzie rzeczywiście już sporo ludzi o tym wiedziało i niektórzy się nawet nastawiali na tą makrelę, czyli szli z zestawem śledziowym, nie z myślą o śledziu, ale właśnie o tym, że złapie większe ryby. No kilka makrel na zestawie śledziowym, no już robi niezłe zamieszanie. Tak, a jeszcze na spinningu, nie? Mhm. Także możecie sobie to wyobrazić. Zresztą, wiecie co, opowiemy wam konkretnie o każdej rybie z osobna, jak ją można wyhaczyć w porcie. Będziemy się posiłkować chyba głównie Władysławowem, bo tutaj mamy największą tą wiedzę, ale we wszystkich tego typu zabudowaniach. Wrzesień, październik, taka wczesna jesień. No, jest to ograniczenie w postaci zakazu portowego, więc tutaj niestety troszkę mamy ręce związane, bo czyli koniec definitywny ze spinningiem? Nie, znaczy tak, ze spinningiem tak, ale no, na grunt możemy próbować tu w akwenach portowych o konia. Dobra, no to czyli mamy tą nieszczęsną przerwę spowodowaną tym zakazem portowym. Kończy nam się zakaz kiedy? Z ostatnim dniem lutego. No pierwszy marzec to jest atak wędkarzy, którzy się szykują na sandacze. Na tak jest, tak. Im wcześniej to zrobimy w marcu, tym mamy większe szanse. Może to porównać do szczupaka i maj? No to nie jest aż tak duże otwarcie, bo szczupaka na różnych wodach łowimy i wiadomo, że to jest bardzo ważna data w kalendarzu spinningisty, tak jak 1 stycznia, kiedy to ludzie uderzają na łososiowatę, na troć, na łososia, na pstrągi. Tak. No ale ludzie wiedzą, że ten marzec w tej chwili jest takim początkiem właśnie sezonu spinningowego w danym roku kalendarzowym. No i to co powiedziałem właśnie, im wcześniej w marcu postaramy się złowić tego sandacza, tym teoretycznie mamy większe szanse, tak? Bo po pierwsze, no fizycznie będzie go więcej w porcie, tutaj jednak ludzie zabierają te ryby wymiarowe, jeżeli się sandacz wodny trafi. A po drugie, widać to z roku na rok, że te ryby się po prostu przyzwyczajają do przynęt, no oglądają się różnych wielkości, przede wszystkim różnych kolorów podanych, czy to w postaci dropshota, czy to właśnie przy łowieniu z opadu. No i im dalej w marzec, tym tych brań no, jednak jest troszeczkę mniej, tak? Ryba się przyzwyczaja, no, ogląda się tego wszystkiego, czasem może i po głowie dostanie tą przynętą. No kiedyś powiedziałeś na naszym forum, czy gdzieś na filmie, że najlepiej byłoby przełom właśnie luty-marzec iść w nocy tak. i zarzucić tą wędkę faktycznie no, w nocy, tak? O tej godzinie pierwszej albo 12. 01, dokładnie, już tak 1 marca. Tak, 1 marca, nie? I no bo mamy noc, no, te ryby nie widziały przynęt długo. No i długo. No. Tak, i wtedy no byłoby, no, dobra frekwencja była, no, ale jakiś młodzik zrobił, tak, nie? Tak, jeden człowiek nas z kadry tak juniorów, zrobił, tak. Miał bardzo fajne wyniki tutaj. No właśnie, słuchajcie, to jest myśl, trzeba jakąś integrację Władek Team zrobić w tym roku. Ja odpuściłem to właśnie pierwsze dni marca, bo tam chyba nie była zbyt dobra pogoda, gdzieś przemokłem. Ubrałem się troszeczkę za lekko, no i trochę na tym straciłem, potem miałem problem z dłubaniem tego sandacza wymiarowego, ale coś tam się trafiło. Tak. W kolejnych odcinkach dokładnie powiemy wam, na co łowimy, tak bardzo szczegółowo i bardzo konkretnie.
podamy też nazwy oczywiście. No ale co, mamy marzec i potem mamy ten kwiecień, bo już maj omówiliśmy. Coś się zmienia, no Flądra ogólnie chyba, co? Jednak ona potrafi na ten spinningi brać, nie? Tak, to jest najbardziej. To jest, słuchajcie, taki ewenement, mało kto po prostu na to zwraca uwagę, że Flądra potrafi z tego dna doskoczyć ten metr, dwa metry nawet wyżej i lecieć za tą naszą przynętą, nie tylko ją powąchać i gdzieś tam z powrotem uciąć, nie, po prostu lecieć. Jakąś rybę opominęliśmy? No trzeba pamiętać, że sandacz do 9 kwietnia, 10 jest sezon ochronny dla tej ryby, który kończy się właśnie z końcem maja. I co jeszcze? Jesteśmy na kwietniu. To w kwietniu albo nawet z końcem marca, to jeszcze zależy jaka jest wiosna i kiedy ta wiosna prawdziwa przychodzi z podwyższeniem temperatur, no to jest śledź przede wszystkim. Pierwsze ławice potrafią wejść bardzo głęboko w port i czasami no, ich gęstość, ilość tych ryb jest tak duża, że to jest łowienie hurtowe po prostu. Tak, no, mamy 5 haczyków, to jest, słuchajcie, bardzo istotne, bo dużo ludzi kupuje gotowe takie przyponiki i tam jest 6 haczyków. Nie, odcinamy ten szósty, odcinamy. Tak, odcinamy, lepiej odciąć od dołu czy od góry? Od góry. Od góry. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że rozwartość haczyka powinna mieć nie więcej niż 6 mm. Tam macie takie podsumowanie naszego śledziowania Władek Team, bo też mieliśmy ileś odcinków o śledziach, więc jeżeli ktoś się wybiera na te śledzie, ma czas, chce sobie posłuchać, popatrzeć, to tak jak powiedziałem, tam macie film typowo o śledziach. A my się chyba żegnamy, co? I zapraszamy do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!